Ten nas jesień, Neredek, Paniogórską jesień i teraz zaś Łód i Stebne. Mamy zespół, mamy kapelę Wałaś i Zbyszek Wałach. Niezmiennie lider tego zespołu, bo reszta muzyków to się rozmaicie przez 35 roków zmieniała, ale Zbyszek jest tą ostoją spokoju i cud wszelkich bezdenną głębiną, która jest niezmiennym elementem tego zespołu kapela Wałaś. Dziewczyn ta pięknie wyzdajane, spodnice modrotlaczki takie, kochani, znacie się te drukowane tutaj spódnice i fartuski, bo dziewczęta mają inne spódnicki, jak ty spaczycie tu na te stroje Góroli Babiogórskich, to takie podobne elementy mamy właśnie zaś te Karpaty na Złomcu, zaś te materiały rozmaite, a i w muzyce pojawiają się rozmaite wspólne wątki i nieroz i nucicka, jakoś jak się zdarzy, podobna. Tak, moi kochani, kapela Wałaś przyjechała do nas, Łódź i Stebne. Łódź i Stebne, kawał drogi tam het z Beskidu Śląskiego, wyparadzeni, wyzdrajani, tam po ich somu. Katku i nas, dziewczęta wyglądają jako my, stąd my się ty zdalni rozróżniali. Było znać, jakby się ześli na jakim Łodpuście albo na jakim jarmaku. To właśnie po tym nas młodzieniu ludzie się poznawali. Od razu wiedzieli, o ten spod Babie Góry, ten Łód Orawy, ten z Beskidu Śląskiego, Łódź i Stebne, a ten jest ze spod Hala. I już było wtedy wiadomo, czy to warto z nim godać, czy warto targu dobić, a może lepiej Błockiem, Błockiem, co by się człowiekowi krzywda nie stała. Po tym my się tu właśnie poznawali, po tym naszym Łodzieniu. I mamy teraz kapelę Wałasów. Przyjechali moi kochani Łodno z Beskidu Śląskiego. Grają, śpiewają, 35 roków jest na scenie muzycznej. Podobno, tak ją to dobrze policzyła? Już tak, patrzcie, jak tu się pan Zbigniew zadumał. Będzie 35 roków. Grają, moi drodzy, nie no tutaj w kraju, ale i po całej Europie, ba, po całym świecie już staje się i na wszystkich wielkich i mniejszych festiwalach. Jeszcze za wielką wodą w Ameryce nie byli, ale mnie się zdaje, co zagrócił nas na Babie Górskiej jesieni i het za wielką wodą do Ameryki wnet pojedziecie, tak coś się mi, moi kochani, zdaje. Kapela Wałasi zdobywali również najwyższe nagrody w konkursach, moi kochani, podczas festiwali, między innymi na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, czy Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem, moi kochani. A tutaj w 2004 roku, to jest może zapisane, pan Zbigniew Wałach, moi kochani, został uhonorowany nagrodą najwyższą u nas od naszego ministra, czyli nagrodą imienia Oskara Kolberga, moi kochani. A dzisiaj co? Dzisiaj mamy pełny skład, 3 dziewcota, 2 pięknych, pokaźnych chłopów, moi kochani. Jak o sobie mówią, mają niezwykłe charaktery góralskie i eksperymentują, moi drodzy, z tą muzyką opartą na tradycji, ale i upowiadzoną o takie bardziej nowoczesne dźwięki. Więc będzie dzisiaj tradycji i bardzo dobrze, bo my tradycyjnie dzisiaj na Babie Górskiej jesieni przywitali my Redyk, moi kochani, stado podzielone i tradycyjnie w takim razie gromy. Gromy. Ale kochani, ja jeszcze powiem, bo Dorotka tu powiedziała, że gra w Ceylonie Kasi byli, w Nepalu. Także tam do źródeł wrócili, jak to rzeczywiście tak jest, że tu pod Babią Górą ci Hindusi się, właśnie ci pasterze pierscy, którzy wędrowali, zawędrowali na Bałkany, potem się wracali Karpatami, no i dostali pod Babią Górą, widocznie strasznie się im to zwidziało. No i kapela Wałasi, jeżdżąc do takich krajów, to tak można powiedzieć, że do tych źródeł karpackich. Tak, moi drodzy, bo piękne jest to, co my tu pod Babią Górą, ale przejeżdżamy kawałek dali i kawałek dali i nieraz jest tak, że tą samą nuciskę, co się tu u nas śpiewa i my go domy, to spod Babie Góry. To można w każdym innym zakątku Karpat usłyszeć. I no kapecko inaczej, kapecko przerobiono, kapecko dodane od tego regionu. I to jest właśnie piękne, co każdy w każdym innym zakątku mieszko, ale łączy nas ta muzyka, te wspólne tradycje, tańce i śpiewy. Oddajemy głos już, Reginka, pójdźmy z tej sceny, pójdźmy męczy. Kapela Wałasi, przyjmujcie! Thank you.
Yeah.
a dziwo się dookoła gną, co przyniesie, a niesie mu niesie ojciec na marę, bo złoto mój synecku cesarski żądane, a niesie mu niesie ojciec na marę, bo złoto mój synecku cesarski żądane.
Oh,
że jakkolwiek by to nie zabrzmiało, no to stwierdziłem, że nie będę przerywać, że jeszcze coś pięknego nam zagrają. Tak jest, kapela właśnie zabrała nas piękną podróż, moi mali, całym bukiem Karpat, ze swoją melodią i pięknym śpiewem. Bóg wam zapłać za to pięknie, dziękujemy. A chcecie jeszcze? Moi kochani, no to musicie troszkę strasznie wystarać, przyklepać mocno i zagrają dla was jeszcze raz! Kamila była normalna czy wykrzywiona? Nie, taka właśnie strasznie piękna. Tak widać było taką pasję. Za piękna. Weźcie z taki fajny głos za mnami, aby była wykrzywiona, to będę dała ładnie. Moi pani, kapela Małasi zbrała do was z Istebne, z Beskidu Śląskiego. Dziękujemy wam pięknie, żeście do nas dotarli.